Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. I po tych wichurach, co były w całym kraju. U Was na pewno też strasznie wiało. Wszystko jeszcze korzysta z pogody przed zimą. To są wszystkie kurczaki. Wyklute kwiecień, maj. Także podrosło już w przedszkole Elski. I Felciu, to jest kogut Kochi. Jak pamiętacie Państwo z poprzednich moich odcinków. Dobrze, a tematem dzisiejszego odcinka będą późne lęki. U mnie się też takie zdarzyły. I to już nie pierwszy rok. Są też kurka z gatunku Kochi. Dorotka, jak pamiętacie, chyba zakończa ten rok wypływania kurczaków. Stwierdziła, że ostatni raz chce być mamą w tym roku. Wypłuły się kurczaki 5 października. Pomyślałam, że za późno, ale nie wiem, jak stworzę im dogodne warunki, to dlaczego by nie? Ma ich 11, widzicie Państwo, mają 2 tygodnie prawie. Żaden nie odpadł. Jest odizolowana od stada. Tak samo na samym początku przygotowaliśmy z mężem kwokę, żarówkę 150, ale uwierzcie Państwo, ani razu nie była potrzebna. Mama Dorota świetnie się sprawuje małymi, bardzo dobrze je wygrzewa. Powiem Państwu, że to zależy dużo od jaką mamy kwokę, czy ona wygrzeje te zimne wieczory, da radę je wygrzać wszystkie. Trochę się stresuje Dorota. Małe też są głodne. Dobrze, damy im jeść. Przygotowałam im dzisiaj tak zaczynam pomału, 2 tygodnie już mają, już ostatnio też zrobiłam. Tu są płatki owsiane, ale górskie, nie daję błyskawicznych, a górskie, twaróg, marchewka, oregano, majeranek i kurkumy. Kurkuma jest bardzo dobra na żółtka, na kolor żółtek oraz na drogi oddechowe. To samo i majeranek, zapobiega biegunkom. Oregano te same mają właściwości zioła. Nieraz warto stosować zioła w diecie naszych podopiecznych. Mama będzie je wołać. Prawie wszystkie czarne po kogucie Kochi w pelku. Super. Niech jedzą.
Także co do lęków późnych, bo dużo z Państw na pewno też mają ten problem. Usiądzie Wam uporczywie kurka i nie chce po prostu z gniazda zejść. No to ja tutaj na przykład... Nie wiem, Państwo chyba tego nie zobaczą, ale jest tutaj. Też uparczywie siedzi, ale już nie będę już. Dorota jest już ostatnią foką, którą podłożyłam, bo po prostu, żeby posadzić, to trzeba tak samo mieć warunki do tego, żeby odizolować tą fokę, bo żeby ona miała spokój, żeby nic, jak wyklują się małe, żeby nic im tam nie przeszkadzało. A ja już takich warunków nie mam, ponieważ są jeszcze mniejsze kurczaki i większe, widzicie Państwo. I nie miałabym gdzie je dać, no zaraz, nie z miski. Poczekajcie, macie. No. Jedź. Są tu chwileczki. Zwykłe. I jeden kopi. Oczywiście żaróżka im się grzeje. Witaminki do picia. Mąż zrobił takie korytko, bo jak miały bez tego zabezpieczenia, to po prostu cała pasza, całe ziarno było wszystko na ziemi. Jak się zajadają? Zioła nieraz przydatne są, wiecie. Naszych podopiecznych. Ale to już kiedyś inny film na ten temat zrobię Państwu. U Was coś tak wiało jak u nas na Śląsku? U nas strasznie. Wiem, że w całej Polsce wiało. I to porobiło też szkody. Kurczaczki też, te co są większe na dworzu. Tu już widzicie Państwo zwykłe kurki. One mają 16 tygodni. To same kurki. Ten jeden będzie po buci, ten czarny. Tak to kurki, dobrze. Tutaj też same kureczki, już się nie mogą doczekać. Ich kogucik jeden czerwony, widzę, o. Są strasznie głodne. Płatki owsiane zawierają bardzo dużo błonnika, co młodzieży jest bardzo potrzebne, tak samo i twarożek. Dużo białka, a majeranek, oregano czy kurkuma po prostu zabezpieczają młodzież, bo młodzież jest przede wszystkim narażona na przeziębienia. A tym bardziej jak teraz idzie zima. Są już chłodne poranki, wieczory. Wiecie Państwo, tęskniłam się za Wami. Tak długo nie nagrywałam dla Was. Mam nadzieję, że Wy też. Byszko chodzi. Ma swój kojec osobno, ponieważ dziubię kurczaki. Akurat jest w trakcie pierzenia, jak Państwo widzicie. Strasznie dużo piór. Bierze się wszystko. Felciu chodzi. Jest i zagrozy u chwilek trochnych młodych. A tu już kurki nie mogą się doczekać. I młode kochiny. Ale już dostają, też je nakarmię. Niech jedzą. Trofelek.
No co? Mam pierwszą chwilkę gołoszyjkę. Już się bardzo fajnie zaaklimatyzowałam, ale od kogo ją mam? I bardziej ze szczegółami to już w następnym odcinku. Nie zdradzę Państwu wszystkiego. A tu chodzą inne. Dobrze, pójdziemy jeszcze. Też Państwo dochowaliście się takich dużych dyń. Te są największe. Ta ma prawie 60 kilo, ta duża. A ta druga niecałe 40. Też trzeba pochować dla moich kureczek na zimę. Będzie w sam raz. O, ja wszystko już pościągałam, koce z altany. Pomału przygotowujemy do sztresowania altany. Wiatr rozrzucił krzesełka. Już pomału trzeba zabezpieczyć przed zimą. Kwiaty już też. Libię poobcinałam, ponieważ cebulki nie dostają na zimę. Ale dalie, wszystkie dalie wykopane zostały, bo dalie nie przezimują w gruncie. Tak się robi ponuro, wiecie Państwo. Tak bez kwiatów, róże obcięte. Później jak przyjdą jeszcze większe mrozy, to będą gałązki świerków dane na róże. Dobrze, pójdziemy jeszcze do Dorotki Foki, Kofinki. Młodzież niech sobie tutaj jest z kurkami. Strasznie dużo liści przez tej wichury nachadało. Liści, szyszek. Późne lęgi też są dobre. Moim zdaniem kurczaki są bardziej uodpornione. Ale to jest tylko moje zdanie. Co Państwo decydujecie? Czy warto nasadać jeszcze na zimę, czy nie? Ja mówię po swoim doświadczeniu i już tak trzeci raz rzędu mam z roku na rok, że raz mi się nawet zdarzył, że w grudniu miałam lęgi i też wychowała. Są warunki dla nich, jak się mówi, zrobione. Oczywiście ściuka to jest słoma. Na początku używałam trocin, ale kurczaki po prostu jadły te trociny. I najbezpieczniej jest moim zdaniem słoma. To jest chyba najlepsza ściółka, jaka może być. Ma osobne pomieszczenie. Widzicie Państwo, jeszcze duże zmiany nawet, bo zrobiliśmy. Mąż zrobił takie zabezpieczenie jeszcze raz na zimę, żeby nie ciągło zimno zbytnio. To jak będą mniejsze kurczaki czy ten, to dał tworzywo plastikowe, ale po prostu chroni bezpośrednio, to jak wylot od kurek będzie otwarty w zimę, to tak mocno zimno nie będzie szło tam do środka. To samo jest i zrobione w tym kurczaku. Po prostu, żeby stworzyć tym młodym
jak najlepsze warunki. Tu oczywiście pod spodem są kaczki gęsi. Czyli dubniczek. A jeszcze pójdziemy do kacuszek i gąsek, bo dawno Państwo na pewno nie oprowadzałam Was przez tą przerwę w nagrywaniu. Są młode kaczki czubate i starsze. W jednej partii takiej kaczki zrobiliśmy się 5. Widzicie Państwo? O! Jest istra. No i oczywiście ranek, Sosia. Też tutaj zawsze hałasu robię. A już wreszcie pobrudziły wodę. Co wam naleje człowiek, to za chwilę już brudna jest. Ale jak to przy kaczkach bywa? Franek, co byś chciał powiedzieć? No co? Przywita się z widzami. Tak. Słyszeć w tej gospodarce, tak? A i zazdrosna jesteś, tak? Też chciałabyś się odezwać? Oj, oj, oj. Dobrze. Ja się będę z Państwem pomalutku żegnać. Trzeba brać się za te porządki tutaj, co te wichury narobiły, bo widzicie Państwo, wygląda to strasznie. Dynia, oczywiście dla kurek. Jest dzisiaj chłodno, no ale już tak mniej wieje, tak jak wiało. Także ja się będę żegnała z Państwem i zapraszam na kolejny odcinek.